Emerytowany profesor biogenetyki, prawie przez połowę życia pod ścisłą obserwacją firmy, dla której pracował, postanawia po śmierci swojej żony przerwać milczenie na temat skutków ubocznych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Czy jednak naukowcowi udało się przekazać komuś wyniki badań? Bohater skutków ubocznych to Jan Barski, Polak mieszkający w Kanadzie. Korzysta z autostrady 400, jego pasja to wędrówki po lasach północnego Ontario z przyjacielem psem. Zupełnie podobnie do autora książki. Ciekawe, jaka była geneza bohatera. Znaczy w tym momencie to rzeczywiście jestem ja, jeśli chodzi o jego zainteresowania. Psa, markę samochodu, zamiłowanie do kanadyjskich lasów, gór i jezior, kanu, plecaka, to wszystko. To jestem jeszcze ja, ale reszta już, ja nie jestem prywatnym detektywem, ani nie mam już nic wspólnego z jego życiem prywatnym, poza tym hobby. Wątek naukowy w książce opiera się na skutkach ubocznych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Jak autor trafił na ten wątek? Znaczy, ja najpierw trafiłem na publikacje związane ogólnie z chaosem, który nas otacza, z chaosem hormonalnym. Od roku 1930, kiedy w Ameryce ktoś wpadł na to, żeby krowa produkowała więcej mleka, została zastrzyki hormonalne, następnie przeszło to na hodowlę trzody chlewnej, hodowlę bydła, wzrost kurczaków i tak dalej. W tej chwili hormony są praktycznie wokół nas wszędzie. I to były pierwsze publikacje, które czytałem na ten temat jakieś 2-3 lata temu. Jest to chaos hormonalny, który działa bardzo mocno na organizmy ludzi, na to, w jaki sposób funkcjonują w codziennym życiu. No i korzystając z tego chaosu, jako że on nie jest badany, a jeśli jest badany, to jest badany przez tych ludzi, którzy ten chaos tworzą, przez te firmy, które tworzą, to wiadomo, jakie skutki takiego badania są. Korzystając z tego chaosu, wybrałem po prostu jeden fragment, w którym są środki antykoncepcyjne, i zbudowałem z tego ten główny punkt powieści sensacyjnej, taki jak Różowa Pantera, to jest ten kamień, prawda? Czy Holy Grail, czy Wyspa Skarbów. To po prostu to jest ten dokument przez wszystkich poszukiwany w tej powieści. To jest właśnie dokument związany ze skutkami ubocznymi środków hormonalnych. Świat szpiegów i konspiracji niewątpliwie wpływa na światopogląd czytelników literatury sensacyjnej. No to jest powieść jest fikcyjna. Wszystko w tej książce jest moją wyobraźnią i fikcją. A jeżeli treść, powiedzmy, dokumentów, które sam ułożyłem, pobudzą kogoś do szukania, czy do sprawdzania, czy to naprawdę tak jest, czy nie, no to by było w sumie dobrze. Chciałbym, żeby ludzie może zaczęli się interesować tym tematem bardziej, zaczęli szukać sami, jaka jest relacja tej fikcji do życia realnego naszego. Znaczy, chodzi o to, że coraz więcej jest teorii konspiracyjnych wokół nas, coraz więcej ludzi zaczyna doszukiwać się konspiracji wszędzie. Tak? W banku, w gabinecie dentystycznym i gdziekolwiek nie pójdziemy codziennie, to czujemy, że jest konspiracja przeciwko nam. Ja nie wiem, skąd. Być może podłożem tego jest w ogóle zmiana w całym systemie politycznym na planecie, który zaszedł nie tak dawno temu, że balans, który był między Wschodem a Zachodem, został w jakiś sposób zachwiany. Nie ma już tego balansu, nie ma kontrbalansu. I teraz wszyscy ludzie właśnie doszukują się konspiracji gdzie indziej. Już nie ma politycznej konspiracji. Teraz wszyscy szukają konspiracji dużych koncernów, dużych firm chemicznych, szczególnie farmaceutycznych, produkujących żywność. Coraz więcej ludzi po cichu mówi, że oni coś planują, że oni chcą kontrolować świat. Nie wiadomo, kim są ci oni i o co tak dokładnie chodzi, ale to jest bardzo popularne. Wszyscy dążą w tą stronę. Czy po napisaniu książki zmienił się autora stosunek do tego, co go otacza? Znaczy, ja definitywnie w tej chwili to jest, zaczyna być to jakimś takim dziwnym spojrzeniem na cały świat, że w momencie, kiedy czytam coś, to się zastanawiam, czy dałoby się z tego zrobić jakiś tekst, książkę, która by po prostu zainteresowała ludzi. Bo ja wiem, na przykład opracowanie naukowe na temat hormonalnych skutków i tak dalej,
skutków hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest po prostu nudne. Znaczy ludzie czytają to do pewnego momentu i przestają czytać. Ja tak samo bardzo wiele razy kiedyś w ten sposób czytałem tego typu opracowania. Natomiast w momencie, kiedy jest cała akcja, są żywe postacie i się wszystko dzieje, jest inaczej, człowiek jest ciekawy. Po prostu kończy to, czyta do samego końca daną powieść. Także w ten sposób patrzę na coraz więcej wiadomości, które do mnie docierają. Tu się zastanawiam, czy dałoby się to jakoś coś z tym zrobić. Skutki uboczne to Pana pierwsza książka. Ciekawa jestem, co wpłynęło na decyzję o napisaniu właśnie tej książki. Znaczy w ogóle pisanie się zaczęło w takim dziwnym momencie, kiedy wyjechałem z Polski i mieszkałem we Włoszech przez 2 lata, a moja żona i córka były cały czas w Polsce. Także napisałem w tym okresie 2 kilogramy listów. I mam je do tej pory. To było bardzo dużo pracy. Było to ponad 600 stron w sumie. A później w roku 94, 5 i 6 wychodził w Toronto Tygodnik Torontoński, którego redaktorem naczelnym był Wojtek Kozak. I tam miałem taką jedną stronę jako poradnik turystyczny dla nowo przybywających Polaków do Kanady. Co warto zobaczyć, gdzie warto pojechać. Kanada to wielki, piękny kraj i wszyscy zawsze zazwyczaj wspominają Mazury i Kasprowy. Zamiast po prostu ruszyć tutaj i oglądać to, co tu jest. Także to istniało przez jakieś 3 lata, pisałem to co tydzień. Taki poradnik. Powiem, była długa przerwa, przez 10 lat nie napisałem nic. No a teraz po lekturze kilku opracowań naukowych w sprawie chaosu hormonalnego zacząłem się interesować tym coraz bardziej, aż w końcu 2 lata temu usiadłem i zacząłem pracować intensywnie nad tą książką. Czy bohater skutków ubocznych powróci? Czy są plany na kolejne książki, kolejną książkę? No ta książka się w ten sposób skończyła, że jest to całkiem możliwe. Skończyła się takim zawieszeniem akcji w pewnym momencie i jest to możliwe, że będzie może nie aż tyle odcinków co roki, no ale może drugi odcinek jeszcze się pojawi. Na razie w tej chwili pracuję nad czymś zupełnie innym. Nie nad przygodami Jana Barskiego, tylko nad zupełnie inną historią. Bardzo przyzwoita historia w stylu spiskowych thrillerów Roberta Ludluma w wydaniu polskiego fana kanadyjskiej przyrody. Czyta się świetnie, pisze Tygodnik Angora w recenzji książki. Może warto się przekonać.